2016 roku pojawiły się w Polsce książki poświęcone tajemniczej Świętosławie, córce Mieszka I, siostrze Bolesława Chrobrego, żonie królów skandynawskich i matce królów zasiadających nawet na angielskim tronie. Autorem jednej z nich, ukrywającym się pod pseudonimem Krzysztof Warszyc, jest znany lekarz internista, kardiolog i wykładowca słynnej Wojskowej Akademii Medycznej dr Zbigniew Pieloch. To właśnie z nim rozmawiamy o tej mało znanej, a godnej upamiętnienia postaci. Zanim przejdziemy do opowieści o dalszych losach Świętosławy, przypomnijmy, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania. Świętosława rodzi się pod koniec 966 roku, w 9 miesięcy po zaślubinach Mieszka I i Dobrosławy. Bolesław, zwany później Chrobrym, rodzi się rok później. Mieszko już wcześniej planował te polityczne, chrześcijańskie zaślubiny i w 963 roku połączył Ostrów Lednicki mostem z lądem stałym, szykując to miejsce dla oficjalnej królewskiej rodziny. Grodem opiekował się osadzony tu specjalnie hufiec zbrojny, a do pomocy i towarzystwa Dobrosławie zaprosił Mieszko swoją siostrę Adelaidę, znaną z odwagi i sprawności przewyższającej nawet niejednego ówczesnego rycerza. Przypuszczać można, że odwaga i sprawność Adelaidy miały swój wpływ na wychowanie małej księżniczki. Przed bitwą pod Cedynią w 972 roku Mieszko wysyła do Ostrowa Lednickiego jeszcze jeden hufiec zbrojny, by zabezpieczyć rodzinę na wypadek klęski. Bitwa jest jednak zwycięska i przechodzi do historii jako przykład sztuki wojennej. W roku 973 dzieci Mieszka I wraz z Dobrosławą jadą do Gniezna, gdzie rozpoczną naukę. Miasto to jest w tym czasie ważnym ośrodkiem zdobywania wiedzy i to na bardzo wysokim poziomie. W wieku 10 lat Świętosława wyrusza do Czech, by zapoznać się ze swoją rodziną po kądzieli. Wraca jednak po roku na wiadomość o ciężkiej chorobie matki. Przenosi chorą z Gniezna do Poznania, gdzie może zagwarantować matce lepsze warunki leczenia. Niestety, jesienią 977 roku Dobrosława umiera. Córka jest pogrążona w wielkim bólu. Aby wyrwać ją z tej rozpaczy, Mieszko oddaje ją pod opiekę biskupa Jordana i powierza misję chrystianizacji kraju. W 979 roku najeżdża na nasze ziemie Otton II, mieniący się świętym cesarzem rzymskim. Jego wojska zostają rozbite, ale pokonanie cesarza nie leży w interesie Polski. Mediacji pomiędzy władcami podejmuje się w Poznaniu żona Ottona, księżniczka bizantyjska Teofano. Wielka kultura cesarzowej, jej mądrość i znaczenie w polityce stają się wzorem dla młodej Świętosławy, która teraz, u boku brata Bolesława, pobiera nauki w poznańskiej szkole rycerskiej. Tu poznaje dwóch młodych rycerzy, którzy będą mieli wpływ na jej dalsze życie. Pierwszy z nich to spokrewniony z Mieszkiem Zbyszko z Chwaliszewa, a drugi to Olaf Tryggvason, norweski królewicz, podstępnie pozbawiony tronu i przyjęty na dwór Mieszka. Świętosława zakochuje się w Olafie, ale temu związkowi przeciwny jest ojciec. Żeni więc rycerza ze swoją nieślubną córką, a Świętosławie powierza ponownie misję chrystianizacji Słowian. Kiedy żona Olafa Geira umiera przy porodzie, odzywa się nadzieja młodych na wspólny związek.
Mieszko mianuje jednak Olafa jarlem Wodzina, ogromnie bogatego rejonu. To stanowisko pozwoli mu na zdobycie majątku i rozpoczęcie starań o odzyskanie tronu Norwegii. Co do Świętosławy, ma inne plany. Istnieje konieczność uporządkowania stosunków z północnymi sąsiadami. Nadszedł czas, kiedy Mieszko zdecydował o losach Świętosławy i postanowił zawrzeć koalicję z Erykiem Szwedzkim. Głównie dlatego, że zaczęli mu się panoszyć Duńczycy na terenach południowych Morza Bałtyckiego. Duńczycy mieli potężną flotę, więc starali się opanowywać porty nadbałtyckie. Mało tego, zakładali własne faktorie, aż do Rugi łącznie. No Mieszko, widząc to wszystko, nie mógł sobie na to pozwolić, ale również nie mógł pozwolić na bezpośrednią konfrontację, ponieważ nie miał tak licznej floty, żeby się przedstawić flocie duńskiej, przeciwstawić flocie duńskiej. W tym momencie doszedł do wniosku, że warto będzie zawrzeć właśnie tą koalicję szwedzką. W momencie, kiedy Mieszko zdecydował się na wydanie Świętosławy za Eryka Szwedzkiego, to Świętosława zaczęła się odpowiednio przygotowywać do tego wyjazdu. Oczywiście przede wszystkim zaczęła się uczyć języka. I najpierw języka uczył ją Dzik, tak przyzywano go Dzikiem, zresztą chyba też takie imię miał. To był syn Bysza z Chyciny, który jakiś czas przebywał w Szwecji i znał język szwedzki. Później Dzik stał się jej głównym dyplomatą i doradcą w Szwecji. Natomiast ponieważ musiały wyjeżdżać delegacje polskie do Szwecji i Dzik był przewodniczącym tych delegacji, w związku z tym Świętosława w pewnym momencie wyjechała na Rugię, do Arkony i tam jedna z księżyczek arkońskich uczyła ją nadal języka szwedzkiego. Po tych wstępnych przygotowaniach właśnie językowych Bolesław Chrobry, jej brat, wyposażył ją w 4 hufce rycerskie. Najlepszych rycerzy zorganizował i te wszystkie hufce rycerskie oddał pod komendę swego kuzyna właśnie Zbyszka z Chwaliszewa. Oczywiście każdy chówiec miał swojego dowódcę. Ci dowódcy przybrali nawet później, tam pisałem w książce też takie skandynawskie imiona. Ale całością dowodził Zbyszko z Chwaliszewa i on właśnie zapewnił, że tak powiem, Świętosławie tą właściwą opiekę na terenach szwedzkich. Bo to, co w międzyczasie mówiliśmy, prawda, tam sytuacja nie była jeszcze unormowana, ani sytuacja państwowa, nie było jednolitego państwa, nie było też sytuacji dynastycznej unormowanej do końca, bo jak za chwilę powiemy, przeciwko Erykowi później wystąpił jego kuzyn, siostrzeniec i doszło do walk, prawda? No ale póki co, no to wszyscy przypływają do Szwecji, Eryk wypływa naprzeciwko swoim okrętem i te oba okręty właśnie, bo Świętosława też dostała swój własny okręt od ojca, specjalnie wyposażony. I te dwa okręty się spotykają, to opisywałem właśnie w książce, jak dochodzi do tego z pierwszego spotkania. Król Eryk miał wygłosić tę umowę taką powitalną, ale jak zobaczył Świętosławę, no to nie wiedział, co ma powiedzieć. Była to śliczna dziewczyna, więc za nie mówił z urażenia, tak się przynajmniej się mówi w niektórych tych opowieściach skandynawskich, skaldów, że Eryk za nie mówił właśnie z urażenia. No i tam w końcu wyjąkał jakąś tam formułę powitalną. No i oczywiście całe to towarzystwo udało się do Uppsali, bo wtedy ta Uppsala była tym miejscem takim, no, swego rodzaju stolicą, gdzie urzędował król Eryk. No i tam odbyło się właściwie wesele. Także nie było wesela, tak jak w przypadku Piastów, jedno wesele u pana młody, drugie u pana młodego, tylko było jedno wesele u psami. Oczywiście problem był taki, że jak podpisywano tą koalicję polsko-szwedzką, to tam były dwa główne warunki. No było pewne różne inne warunki, ale dwa główne. No pierwsze to jest, że ożeni się ze Świętosławą,
Drugi warunek, że Eryk przyjmie chrzest i że będzie królem chrześcijańskim. Oczywiście przed ślubem musiało do tego dojść, więc Świętosławie towarzyszył ksiądz, właśnie to mnich Popon. I właśnie Popon ochrzcił króla Eryka. Ta cała impreza się odbywała przy, że tak powiem, akompaniamencie całego dworu szwedzkiego. I po chrzcie dochodzi właśnie do tego ślubu, który Popon udzielił młodej parze tego ślubu. I w tym momencie już oficjalnie Świętosława zostaje królową szwedzką. Zwyczaje z tymi pokładzinami to chyba dotyczyły całej Europy. Tak. Bo również, tak, i to nawet w Europie Zachodniej również spotyka się takie opisy do XVII wieku łącznie. Więc pewno na tym weselu też doszło do tych pokładzin, ale nic konkretnego na ten temat nie wiemy. W każdym razie wiemy, że mniej więcej około roku, po 9 miesiącach, Świętosława rodzi pierwsze dziecko, syna, właśnie Olofa. Natomiast rok później rodzi córkę Holmfrydę. Natomiast to, co mówiłem, w 985 roku, chcę do tego właśnie wrócić, rozgrywa się wielka bitwa nad rzeką Fyris z siostrzeńcem Eryka, z Tyrbionem Starkim. Wystąpił przeciwko niemu, ponieważ wystąpił z pretensjami do tronu, chciał podzielić królestwo szwedzkie i chciał odzyskać część tego królestwa dla siebie. Oczywiście Eryk nie mógł na to pozwolić, no tym bardziej, że już miał swoje dzieci, trzeba utworzyć dla nich warunki do objęcia tronu. W związku z tym doszło do wielkiej bitwy właśnie nad rzeką Fyris. W tym momencie Eryk, okazało się, że wcale jeszcze nie był chrześcijaninem, ponieważ złożył śluby Odynowi, czyli jeszcze wierzy w tą całą plejadę tych bogów skandynawskich, w tą mitologię skandynawską, złożył śluby przed tą bitwą właśnie Odynowi w Złotej Świątyni w Uppsali, że jeżeli wygra z Erykiem, to za 10 lat odda swoje życie Odynowi. Co zresztą później się stało. No ale w tym momencie rzeczywiście doszło do tej bitwy i udało się Erykowi tą bitwę wygrać. Ale przede wszystkim dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Zbyszko razem z chłopcami piastowskimi odciął posiłki duńskie, które przychodziły mu na pomoc. Gdyby te posiłki duńskie doszły, no nie wiadomo, jakby się ta bitwa mogła skończyć. Natomiast tutaj, na polu bitwy, Styrbion Starki został sam, Eryk go otoczył, jego wojska, no i doszło do jego porażki. Od tego momentu Eryka nazywano Erykiem Zwycięskim. No i dochodzi do zjednoczenia wszystkich ziem szwedzkich. Mniej więcej to w takim zakresie, jak to jest do dzisiaj. To królestwo tak zostało kształtowane wówczas i w tej formie ono się utrzymuje właściwie do dzisiaj. Świętosława w tym momencie poświęca się wychowaniu dzieci. Oczywiście miała dobre wzory ze strony swojej matki, jakie wychowywała, więc dzieci tak samo wychowuje w takim braterstwie, siostrzano braterskiej miłości. Uczy ich tej wzajemnego szacunku, miłości, wiary chrześcijańskiej. I w pewnym momencie właśnie zaczyna myśleć o tym, żeby tą wiarę chrześcijańską również zacząć rozprzestrzeniać w Szwecji. Na tym tle też pierwsze nieporozumienia z mężem wystąpiły, ponieważ jej brat Bolesław cały czas dofinansowywał. W międzyczasie przysłał jej swoje monety, na których widniał krzyż. Erykowi się bardzo te monety podobały. W związku z tym zaczął wybijać podobne, ale jak się okazało, bez krzyża. I to też było pierwsze nieporozumienie między Świętosławą właśnie a Erykiem. No ale po takich drobnych, jeszcze wstępnych nieporozumieniach małżeństwo wyjeżdża na pogrzeb Mieszka we wrześniu 992 roku. No tutaj się na tym pogrzebie pogodzili, wrócili, ale to już jest 92 rok, więc to już jest 7 lat po tej bitwie. Zaczyna Świętosława widzieć pewne zaburzenia psychiczne u Eryka. Być może już myślał o tym, że się zbliża ten okres oddania się Odynowi. Ta cała mitologia, bardzo ciekawa jest mitologia skandynawska, zaczyna na niego wywierać coraz większe wrażenie. Tym bardziej, że bierze udział we wszystkich
uroczystościach tych świątynnych, w tej złotej świątyni. Świętosława też ma to do niego pretensje, ale on uważa, że jako król szwedzki ma obowiązek, ponieważ ludność wierzy w tą mitologię. I dlatego brał czynny udział, bo ta mitologia zaczyna tu u niego chyba już przeważać w jego psychice. W międzyczasie Świętosława dowiedziała się o wygonieniu przez Svena Widłobrodego biskupu z Roskilde oraz w ogóle księży z Dali. On tam zaczął robić pogańskie porządki. Jak ona się o tym wszystkim dowiedziała, no to nie mogła sobie na to pozwolić, żeby tak było. Namówiła Eryka oraz swego brata Bolesława Dobrego do wystąpienia przeciwko królowi duńskiemu. I to była właśnie pierwsza interwencja polsko-szwedzka przeciwko królowi duńskiemu Svenowi Widłobrodemu. Na czele piastowskich wojsk stanął sam Bolesław Chrobry. Na czele wojsk szwedzkich stanął Eryk, oczywiście też szefowca Świętosławy, dowódca Zbyszka brały udział w tej koalicji. I doszło do wielkiej bitwy na terenie Hedeby. Hedeby, dawne Hedeby, tam potężny dwór jeszcze Denerwirkę, więc to była taka główna, że tak powiem, baza obronna duńska, aż na twierdza Denerwirkę właśnie, ogólnie nazwana Hedebą. Te wszystkie tereny łącznie to była Hedeba. I na terenach tej Hedeby, pod tą twierdzą Denerwirkę, doszło do tej potężnej bitwy, gdzie koalicja polsko-szwedzka zwyciężyła króla duńskiego, został zmuszony do ucieczki. No to był 995 rok, akurat 10 lat po złożeniu ślubu przez Eryka. No i wtedy Świętosława nie wierzyła, że będzie chciał dotrzymać tych ślubów, prawda? Myślała, że po zdobyciu Danii będzie chciał się tam koronować na króla duńskiego, będzie wygłował swoje rządy wprowadzać, no coś będzie chciał zrobić z tą Danią. No ale niestety Eryk wrócił do Uppsali, udał się do tej świątyni swojej złotej, no i tam rzeczywiście to się stało. Tak jak złożył tę ślubę Odynowi, oddał życie Odynowi. No wtedy zaczynają się samodzielne rządy Świętosławy jako szwedzkiej królowej. Wówczas to, ponieważ Sven Widobro został pokonany, to wówczas Świętosława przywróciła właśnie biskupstwo w Roskilde, oraz zaczęła sprowadzać, tak podobnie jak był księży, do Roskilde. Ona chyba też zaczęła wtedy inwestować troszeczkę w strukturę kościelną w Danii, chociaż na ten temat nie mamy jakichś wyraźnych informacji, ale myślę, że mogło tak być, bo to wynika z późniejszych jej działań. Także tutaj właśnie zaczęła się ta misja chrystianizacyjna, już taka dosyć mocna, ale jednocześnie zaczyna się chyba najpiękniejszy okres w życiu Świętosławy, ponieważ ona próbuje powrócić do narzeczeństwa z Olafem, już królem Norweskim wtedy. Wysłała do niego delegację i on ją zaprosił do siebie, w związku z tym udaje się do niego bezpośrednio do dzisiejszego Trondheim. Kiedyś to był Nidaros, jeszcze wcześniej Lados. Tutaj już przy pierwszym spotkaniu zauważyła, że Tryggvason się bardzo zmienił. Stał się takim porywczym, narzucającym swoją wolę. Jak tylko się spotkali, no już na kolacji zażyczył sobie, żeby wpuściła go do swojego łóżka. Oczywiście Świętosława nie mogła tego zażądać, żeby wpuściła go do swojego łóżka. Nie mogła tego zrobić, w związku z tym to już się pojawiły pierwsze niesnaski między nimi. Natomiast następnego dnia że za to, że się z nią żeni, zażądał, żeby przekazała mu również Królestwo Szwedzkie. No i to już było w ogóle nie do przyjęcia dla Świętosławy pod żadnym pozorem, dlatego że szykowała właśnie to Królestwo dla swego syna Olofa, którego w międzyczasie wysłała właśnie do Chrobrego, wysłała do Chwaliszewa Poznańskiego, do szkoły rycerskiej. W tym układzie Tryggvason się zdenerwował, rzucił w nią rękawiczką. Ona tą rękawiczkę wzięła i walnęła go w buzię. I właściwie to już był koniec ich znajomości, przyjaźni. I pogniewana, już naprawdę mocno pogniewana, wyjeżdża z Nidaros i udaje się do siebie do Uppsali. Tryggvason wściekły
organizuje swoich wojowników, kogo tam miał zacząć zbierać. Zaczął zbierać, podobno zbierał ponad 1000 wojowników i ruszył za Świętosławą. Z tym, że ona w międzyczasie zdążyła już dojechać do Uppsali, natomiast ponieważ wiedziano, że Trygvasson ruszył za nią niemalże w pogoń, prawda? W związku z tym Zbyszko wziął swoje chówce rycerskie i ustawił jej przed Uppsalą za dawnymi kopcami królów szwedzkich. Ponieważ droga do Uppsali akurat prowadziła między tymi kopcami. I on wiedział, że Trygvasson musi przechodzić między tymi kopcami, bo innej drogi nie było. Naokoło to by się tam gdzieś zaplątał. Co prawda Zbyszko miał tylko cztery chówce, ale to byli rycerze pancerni, kopienicy, najwyższa klasa rycerska, prawda? Natomiast Trygvasson zorganizował tam ponad 1000 wikingów. Cztery chówce to jest siła 200 rycerzy raptem. Każde chówiec to 50 rycerzy. Ale tak ich rozstawił, że dwa chówce z przodu, dwa z tyłu, że jak Trygvasson wszedł i rozciągnęła się ta kolumna wikingów, to chówce uderzyły ze wszystkich stron, od przodu, od tyłu, bo cztery te chówce uderzyły. To zrobiło się takie zamieszanie, że bardzo szybko doszło do rozbicia tych wojsk Trygvassona. Trygvasson musiał uciekać. No i wtedy się zorientował, że już nie jest w stanie uderzyć na Szwecję, no bo wiedziałby, że miałby do czynienia z chrobrym i w ogóle to było nierealne w tamtej sytuacji dla niego. Tym bardziej, że już te pierwsze wojska, które tam zorganizował, zostały rozbite. No w tym momencie Świętosława postanowiła się na nim zemścić. Natomiast wcześniej mamy ten piękny okres w życiu Świętosławy, a mianowicie stała się najlepszą partią do wydania w Europie. I zaczynają się zjeżdżać królowie, księżęta z całej Europy. Więc trwają ciągłe uroczystości w Uppsali, ciągłe uroczystości, różne występy teatralne. Ci księżęta, królowie, no oni się popisują oratoryjnie i inne, teatralnymi występami. Dochodzi do różnych turniejów rycerskich, uroczystych polowań. Piękny okres w życiu Świętosławy. To był ten rok 96. Jest taki moment, że Świętosława już prawie chciała oddać rękę Gottfriedowi z Gotlandii, bo to był wspaniały rycerz, dowódca wojsk szwedzkich również, prawda? I zresztą bardzo inteligentny mężczyzna i on się podobał, autentycznie podobał się Świętosławie. W momencie, kiedy już miał to uczynić, przyjeżdża do Uppsali król Hawej Kareli. Przywozi takie dary, że przyćmił wszystkich i wszystko. Ona była oczarowana tymi darami. Mało tego, że takie dary przywiózł potężne, to jeszcze powiedział, że włącza tereny Kareli i Hame, włącza do Szwecji, jeżeli tylko za niego wyjdzie. No i Świętosława była tak zaskoczona i w tym momencie nie wiedziała, co ma robić, żeby wysłała dzika razem z jednym z swoich chłopców, żeby na te tereny, żeby się zorientowali, jaka tam jest struktura państwowa, jak tam są, jak to wyglądają te rządy królewskie, jak to wszystko wygląda. No bo była szansa na stworzenie potężnego państwa. Bo te tereny to obejmowały tereny dzisiejszej Finlandii, dzisiejszej Rosji, aż poniżej Ładogi jeziora. No więc ona się, że tak powiem, zachwiała troszeczkę. I dobrze, że się zachwiała, bo w tym momencie, nim wrócił ten jej chówiec że tak powiem, przewodnictwem dzika, z tym całym rozpoznaniem z tych terenów, to już do wszystkiego włączył się chrobry. I chrobry właśnie zaproponował jej, żeby rozważyła możliwość wyjścia za króla duńskiego, Svena Vidoborego, ponieważ postanowił zmienić politykę wobec Danii. Bardzo ciekawa jest historia, w jaki sposób zmienił tą politykę wobec Danii chrobry. W jaki sposób zaprosił, nie wiem czy wiesz o tym, w jaki sposób zaprosił Svena do Poznania. Prawie został go pojmany przecież. Dokładnie, dokładnie. Kazał Sigvaldiemu, który był wówczas jarlem Wolina, bardzo sprytny taki rycerz i bardzo mądry, zresztą sprzyjający cały czas Piastom i Świętosławie, bo się znali też ze Świętosławą, kazał go porwać. Ponieważ Sigvaldi nie wiedział, w jakim celu porywa Svena Widogorowego, a zrobił to, w związku z tym zakuł go w kajdany i w tych kajdanach przywiózł go do Poznania i rzucił problemu pod nogi.
No proszę sobie wyobrazić, jak przeżywał tą podróż Sven. No właśnie. On był przekonany, że on jedzie tam na święcie po prostu. No także drugą sobie wersję wyobraźmy w momencie, kiedy został uwolniony, kiedy chrobry go zaprosił do stołu i kiedy wyłuszczył mu w czym rzecz, jak musiał być w drugą stronę zaskoczony, prawda? Czyli no ja nie wiem, ale czy normalna psychika może to wytrzymać, prawda? Takie krańcowe stresy. Naprawdę, rzeczywiście. No, ale jakoś to Sven chyba wytrzymał, bo się bardzo ucieszył, jak się dowiedział, jaki ma chrobry do niego, na stosunku do niego zamiary. Mało tego, później doszło też do zawarcia braterstwa między chrobrym a Svenem. I wtedy właśnie, wtedy Sven podpisano tą koalicję taką polsko-duńską i Sven udał się do Uppsali w celu nawiązania narzeczeństwa właśnie, z narzeczeństwa ze Świętosławą. W tej książce posługujesz się bardzo często różnymi cytatami i wracasz do tych wspaniałych pieśni, prawda, wspaniałych tych opisujących i opisujących między innymi właśnie ten zwyczaj, prawda, pozyskiwania sobie narzeczonej. No też piękne rzeczy, bo przecież taki narzeczony jak przyjeżdżał, to wydawał ucztę, prawda, i tak dalej, prawda, i zamawiał trubadurów, którzy układali specjalne pieśni, prawda? A Świętosława miała trochę charakter swojego brata, bo on przecież też lubił uczty i ona też lubiła takie zabawy tutaj. No choroby postały potrafi nawet dowodzić przy no stole zastawionym, prawda? No, tak. W czasie bitwy. Świętosława tak, no myślę, że to w ogóle był charakter tamtych czasów, że królowie i księżeta, prawda, ucztowali. No w ten sposób zawierało się przyjaźnie, w ten sposób utrwalało się pewne koalicje, także jeżeli już była zawierana koalicja, no to podkreślano przede wszystkim uroczystościami jakimiś, prawda? Mm-hmm. Do tego należały te uroczystości przy stołach, prawda? Bo to no, robiło się ogromne przyjęcia, trwające nieraz tygodniami nawet. No i potwierdzało się zwykle jakimiś związkami, prawda? Między stronami. No te związki no, różnie wyglądały. Nieraz bywało, że już po roku się oddawało, prawda? No, coś tam ale sama przyjemność, przyjeżdża ktoś z propozycją. Jest niby gościem, ale sam wydaje przyjęcie, prawda? No tak, tak. No i mało tego, to te przyjęcia były zawsze powiązane z wręczaniem określonych darów. Tak, tak. I te dary były no, niesamowicie bogate nieraz. To co mówiłeś, jak przyjechał ten król Karelii Hamer, tak, prawda? Przywiózł takie dary, że tam wszystkich olśnił. Świętosława nie wiedziała, co z tym w ogóle ma zrobić. Natomiast to się bardzo często zdarzało. To było wręcz wymagane. I to też zależało od rangi. Inaczej było na dworach księżęcych, inaczej było zupełnie na dworach królewskich, a jeszcze inaczej w cesarstwie. Bo tam na dworze rzymskim też te imprezy wymagały oprawy złotej, to naprawdę takiej oprawy bardzo bogatej. Może byśmy kilka słów powiedzieli na temat co się dalej działo po tym weselu, które było na przełomie roku 96 i 7 w Roskilde. Oczywiście biskup Roskilde wtedy dawał im ten ślub. Uroczystość była wspaniała, łącznie z pokazem tych naszych chówców piastowskich, bo to byli pierwsi pancerni, kopijnicy w ogóle w Europie. Nawet no, Niemcy też troszkę mieli. Ale jeśli chodzi o kraje północne, to było dla nich zaskoczenie. Tego typu wojska pancerne było zaskoczenie. Więc całą tą uroczystość właśnie prowadził też, przeprowadzał tę parę młodą, Zbyszko. Właśnie to był pierwszy szpaler, pod którym przeszli, a później na czele główców jechali do pałacu. Też to Zbyszko prowadził tą uroczystość właśnie. Taką to już tą wojskową stronę tej uroczystości, natomiast biskup Roskilde dawał ślub tej parze. W tym momencie zaczynają się takie troszkę smutne historie dla Świętosławy, bo zaczyna się żegnać z niektórymi swoimi starymi rycerzami, między innymi żegna się również z Dzikiem, ponieważ, no jak mówiliśmy, ci ludzie służyli królom albo jako rycerze, albo jako dyplomaci, albo jako przedstawiciele ich na różnych tam pozycjach. W pewnym momencie, bo będąc około 40, już przechodzi na swego rodzaju emeryturę. No dzisiaj przechodzimy, później żyjemy dłużej. Wtedy średnia wieku wynosiła około 40 lat rycerza.
Więc to był wiek, kiedy trzeba na tą emeryturę przejść, bo kiedyś miał się ożenić, założyć rodzinę, prawda? No więc zaczyna się żegnać między innymi z Dzikiem, z Tyranem, czyli Ściborem, jednym ze swoich tych również dowódców, chówców piastowskich, które jej służyły cały czas. Także te chówce, które były w Szwecji, którymi dowodzi właśnie Zbyszko, one pozostały w Szwecji. Natomiast Zbyszko ze swoim chówcem przeszedł właśnie razem ze Świętosławą do Danii i nadal, że tak powiem, tą opiekę nad nią to w Danii sprawował. Natomiast ona tym swoim rycerzom dawała nadania w Skanii, w szwedzkiej Skanii. I oni się przeprowadzali do Skanii, potem kolejni rycerze też się przeprowadzali do Skanii, także do dzisiaj możemy znaleźć ślady, między innymi również w pieśniach skandynawskich, tych skaldów skandynawskich, które opiewają Skanie jako kraj dzielnych piastowskich junaków. Później się okazało, że właśnie Sigvaldi, który ożenił się jedną z córek Chrobrego, ale nie tych oficjalnych, jedna z tych córek Chrobrego właśnie też dostał nadania w Skanii i też tam w Skanii się, że tak powiem, budował, zamieszkał, no i ta Skania była właściwie taką, no, piastowską krainą. Także to dobrze nazwano, że to była kraina piastowskich, dzielnych piastowskich junaków. Tak mniej więcej to w tych wyglądało. W tym momencie zdarzył się też, ważna rzecz się zdarzyła, bo Świętosława oczywiście od razu zaszła w ciążę, w 97 roku już. Natomiast będąc w ciąży, w tym momencie doszło do tragedii, a mianowicie do śmierci świętego Wojciecha. W dniu 23 kwietnia święty Wojciech został zamordowany w miejscowości, dawnej miejscowości pruskiej Holin. Dzisiaj nazwana to jest ta miejscowość Święty Gaj, na południowych terenach jeziora Druzo, czyli dzisiejszego, dawnego Druzo, prawda? Świętosława bardzo mocno to przeżyła, bo był to przecież jej siostrzeniec. Jej siostra i rodzina jej siostry została wymordowana. Natomiast święty właśnie Wojciechowi oraz Gaudentemu, a także Sobiesławowi udało się uniknąć tego, co zrobili wyrszowcy właśnie, napadając na księstwo libickie, na tą całą rodzinę księżęcą libicką. Bo może dodam tylko, że Gaudenty był wtedy w klasztorze, Wojciech był wtedy w Rzymie akurat, natomiast Sobiesław ze swoją drużyną rycerską wracał od cesarza, wracał do Chrobrego. Jak się dowiedział, co się stało, no to już został Chrobrego. Od Chrobrego dostał nadania na Pałukach i wszedł właśnie w to rycerstwo pałuckie. Wtedy już to wszystko było już jedno wielkie wspólne rycerstwo pałuckie. Zresztą bardzo rycerstwo najważniejsze w dziejach Piastów, ponieważ dzięki temu rycerstwu później udało się Łokietkowi zjednoczyć kraj. Dzięki rycerstwu właśnie temu pałuckiemu, dzięki tym dwóm szkołom rycerskim, które tam istniały, które mocno wspomógł później Mściwój. Zresztą sam tam na Pałuki się przeprowadził, prawda? Otworzył ten gród, jeden z największych grodów wtedy na Pałukach. Przeniósł to nazwę Chwaliszewo też na Pałuki, prawda? To był już jego potem Chwaliszewo nowe. Przez jakiś czas potem się mówiło Chwaliszewo nad Kcynianką i tak do dzisiaj zostało Chwaliszewo nad Kcynianką. Świętosława przeżyła bardzo śmierć Wojciecha. Miała zaproszenie, Robert wysłał osobiście nawet z delegacją na przyjazd, na pogrzeb, ale nie mogła tego zrobić, już była w zaawansowanej ciąży. Ona wiedziała, że podróż okrętem może się źle dla niej skończyć. Ona dlatego to ciężko przeżyła, ale dzięki jej kupcom udało się Chrobremu wykupić to ciało Wojciecha. Właśnie dzięki jej kupcom, które ona to załatwiła. Ona tą całą transakcję właściwie załatwiła, wykupienia ciała Wojciecha. Po 9 miesiącach od wesela właśnie w Roskilde rodzi syna, a tak potem dopiero druga była Gyda.
Ale w międzyczasie nim urodziła się druga drugie dziecko, czy córka już ze Svenem, to dochodzi do ślubu, doprowadza do ślubu swego syna właśnie Olofa szwedzkiego z Astrydą Pomorską. W 1999 roku dochodzi do takiego ślubu. Zbliża się rok 1000. Świętosława cały czas chce się pomścić na Trygvassonie, ale no, ten rok 1000 w tym bardzo mocno przeszkadza, bo okazuje się, że w całym świecie chrześcijańskim wówczas panowało przekonanie, że to już jest koniec świata. No więc powiedziała, że to tak ma być, no to się tak z nim pomścił za świata. No oczywiście ten rok 1000 minął, nic się nie stało. Ludzie byli zdziwieni, no ale to wszyscy, jak się nic nie stało, to całe porządki w świecie chrześcijańskim zaczynają wracać do normy. Między innymi zaczęto wtedy właśnie, modę stały się te uprawy jary, bo jesienią nawet nie chcieli siać już nic, bo po co? Na koniec świata i tak. Te uprawy jary uratowały całe to towarzystwo właśnie przed śmiercią głodową. No i te układy właśnie w tym świecie chrześcijańskim zaczęły wracać do normy, w związku z tym ona zaczyna namawiać i również tworzyć koalicję przeciwko Trygvassonowi. Oczywiście znów się posłużyła sprytnym Sigvaldim, który zorganizował taką koalicję właśnie przeciwko Trygvassonowi i nawet zaprosił Trygvassona na równie, na rozmowy tam koalicyjne niby z Wieletami. No ale oczywiście jak już pod tą Rugię podjeżdżali, to prowadził go w zasadzkę floty polsko-duńsko-szwedzkiej. No oczywiście polsko-duńska flota była w znacznej przewadze. W związku z tym flota norweska została całkowicie rozbita. A w momencie, kiedy już walczył tylko Trygvasson ze swoim tym długim wężem, bo to był najpotężniejszy okręt na Bałtyku wtedy, mający też taki harpun, który rozcinał inne statki. On już tylko został, bo inne statki zostały już zatopione. No wówczas dwa statki, polski i szwedzki, zrobiły abordaż i rzuciły się już, i zresztą najpierw poleciały strzały zapalające, on już płonął. No więc jednak rycerze szwedzcy i polscy rzucili się właśnie do walki z tą pozostałą jeszcze drużyną Trygvassona i z nim samym. No ale w międzyczasie jeden łucznik piastowski przeszył strzałą w jego krtań, obie tętnice szyjne, więc zaczął się dusić, polała się krew z tych tętnic, zalała płuca. No on to wiedział, że to jest moment, w którym on już ginie. I w związku z tym złapał tarczę, nakrył się tą tarczą, skoczył do morza. I od tej pory wszyscy rycerze, świadkowie tego i później rycerze też europejscy mówili o tym czynie jako skok, królewski skok. Jeżeli jakiś rycerz dopuścił się jakiegoś takiego wyczynu, ogromnego wyczynu, to gratulowano mu, no mówiono, dokonałeś królewskiego skoku. I w ten sposób uczczono swego rodzaju pamięć o Trygvassonie właśnie w ten sposób wśród rycerstwa. No i myślę, że to dobrze, że tak się właściwie stało, prawda, bo dzięki temu pamiętamy o tym bohaterskim postępu. Natomiast gdy Świętosława się dowiedziała o tym, że Trygvasson zginął, to rozpaczała, bo ona nie chciała jego śmierci. Ona chciała, owszem, żeby zniszczono mu flotę, żeby nie zagrażał jego synowi, jej synowi Olofowi, żeby był tam spokojnym królem i już więcej nie rozrabiał. Ona tak to widziała, tą zemstę na Trygvassonie. Natomiast doszło do tej śmierci, w związku z tym ona kilkakrotnie leżała krzyżem w kościele, ona rozpaczała, nawet jej mąż Sven miał to do niej ciężkie pretensje. Dlaczego? Przecież jest jego żoną, dlaczego rozpacza po tym Trygvassonie, prawda? Tym bardziej, że on ją tak w ten sposób zawiódł. No ale ona tak to zareagowała. Wkrótce urodziła właśnie tą drugie dziecko ze Svenem, czyli Gydę. Natomiast w tym samym mniej więcej momencie Astryda urodziła swego syna Anunda Jakuba. A więcej te dzieci z tego drugiego małżeństwa, z tymi dziećmi szwedzkimi, były w podobnym wieku. I później zresztą razem też się bawiły. Różnie się działo w tym małżeństwie ze Svenem, ale nie do końca dobrze, ponieważ Sven, jak mówiłem wcześniej, tam nawet razem z Trygvassonem próbowali podbijać armię, no bo mieli z tego dochody po prostu. Znów wraca do tego pomysłu, ale tym razem z innego powodu. Ponieważ w wcześniejszych wyprawach udało mu się na terenach angielskich osadzić część swojej rodziny. I tutaj się dowiaduje w 1003 roku, dowiedział się,
że ta rodzina jego została wymordowana, ta, która się wsiedliła w Anglii. W związku z tym powiedział Świętosławie, że on musi się pomścić, żeby ona, niech ona robi co chce, ale on musi się pomścić. W związku z tym ona mu to odpuściła, on nawet żądał od niej pomocy ze strony Chrobrego, ale to już powiedziała kategorycznie, bo mówiła. I w związku z tym wyjechała, on uderzył na Anglię, tam się mścił na Anglikach, natomiast ona wyjeżdżała do Uppsali i tutaj w Uppsali urodziła swoje ostatnie dziecko, właśnie Świętosławę. Rok później wydaje swoją córkę ze związku z Erykiem Honfrydem za króla Olafa Haraldsona. No już wtedy już Tryggvasona nie było, te rządy przejął ktoś inny. Królem został Olaf Haraldsson i właśnie ona wydała za niego swoją córkę, tą starszą córkę ze związku z Erykiem. Także Norwegia staje się również rodzinną posiadłością, prawda, w tym momencie.